Kasia jest zadowolona, nazbierała muszli, ja jestem zadowolony, bo Kasia jest zadowolona, więc... Masz muszelkę? Mam taką. To świetnie. Taką pokazywałam. Aha, piękne. Cudowny połów. Kolejny dzień na słońcu, kolejny dzień w Portugalii, kolejny dzień w raju. Przyleciała teraz do nas nasza przyjaciółka Monika z Londynu i dzisiaj będziemy zwiedzać plażę. Pojedziemy za chwileczkę na piękną plażę, o której już wysłyszeliśmy od wielu osób, do której się wchodzi przez drabinę, bo nie ma możliwości się dostać inaczej, bo ona jest odcięta od świata, bo jest taki amfiteatr z klifów zrobionym. Także zobaczycie tą plażę na pewno. Możliwe, że pojedziemy do plaży. Zobacz, plażę Benagil i jeszcze jedno miejsce ciekawe, także nie zdradzam. Teraz jesteśmy pod Aldim, robimy zakupy, bo będzie dzisiaj wieczorem grill. Także jeszcze mamy w plaży zrobić sobie pierwszy raz grilla. W tym roku, pierwszy raz w tym roku będzie grill, także jesteśmy bardzo podekscytowani, ja już nie mogę doczekać. Kaśka tak samo. Chodzimy, szukamy wejścia tej plaży, bo to nie jest takie łatwe, żeby tam trafić tak naprawdę. Ale chodzimy po takich kamieniach, nierównościach, a dla mnie to jest taki trening przed Camino. Bo ja... O, zobaczcie, jaki kamień z wyżłobioną muszlą tutaj, ze śladami po muszli. Tam Kasi. No dobra, chodzę sobie po takich, bo kupiłem sobie buty teraz, specjalnie na Camino. O, nie wiem, czy je widzicie. Takie buciki. I w tych butach będę teraz szedł przez Camino. Chodzę w nich codziennie non-stop, nawet po samochodzie, żeby je rozchodzić, ale są bardzo wygodne, także nie powinno być z tym żadnego problemu. To jest tu? To jest ta plaża, no. Tam są te schodki na dole. Gdzie? Nie wiem, tak mi się wydaje. Musimy iść tam. Ale widzisz drabinki? Miał być drabinki. Tam, no tam są takie schodki, te drabinki będą wyżej, tak mi się wydaje. Może je zobaczymy z zewnątrz. Tam, dobra. No i musimy zejść na tą plażę, która jest tutaj. Widzicie tam Kasię? Jak się wspina, kozica. Mamy wody, nie mamy wody? Mamy wino i tonik. Daj wina Monice. Ty poczekaj, Kaśka, może ja zobaczę, bo ja mam normalnymi butami. No, może ja tam pójdę zobaczyć. O matko! Ale jaja, pokaż kamerę. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda, jakie zejście jest za plażę. Schodzimy tak. Ale jest bezproblemowo. Wygląda tak źle, ale nie jest tak. Dobra, ja jestem na dole, możesz schodzić. Nie zakładajcie sukienki. Nie. Nigdy. Udało się, dotarliśmy na całkowicie prywatną plażę. Ojej, znowu się zablokowałem, nie wiem jak zejść. Zeszliśmy po tej oto pięknej drabince. Nie wiem, kto ją tu wystawił, ale Bogu dzięki, ją wystawił. Dobra, jesteśmy. O, co to za piękne damy.
No dobra, chcę zobaczyć tą jedną jaskinię. Może uda mi się tam wejść. Wow! Patrzcie, jak to wygląda! Mogę tu wejść w ogóle? O, wow! O, ale zimna woda! O! Patrzcie! Wow! Idę kawałek dalej, muszę patrzeć pod nogi. Czy się jak odkrywca nowych lądów. Wow! Niesamowite! Ale pięknie. Wybiła się kamera. Bateria? Bateria wypadła. I... ale czaiki się... Ale się tak stało! No i stało się to, co się obawialiśmy zawsze, że stanie. Czyli dron wylądował w morzu. Ale na szczęście został wyłowiony. I tu już się suszy. Co się okazało? No niestety bateria wypięła się i jak leciałem na turbo prędkości i zatrzymałem się, to wtedy bateria wypadła i zaraz po nią dron. To wszystko się wydarzyło tu. Dron sobie leciał tutaj, tu wypadła bateria i nagle tutaj spadł. Tutaj go wyłowiłem, także no nie miałem daleko. Przybiegłem stamtąd, gdzie dziewczyny siedzą. Nasza przyjaciółka Monika zobaczyła odcinek, jak surfowaliśmy i zapragnęła też spróbować surfowania. Jesteśmy pod szkołą surfingu i czekamy. Słuchajcie, my nie będziemy dzisiaj pływać ani surfować, bo my jeszcze mamy jedno zarezerwowane surfowanie z Wings Experience, ale dzisiaj, w tym czasie co oni się rozgrywają i pływają, będziemy grillować. Będziemy testować grilla i kokosowy węgiel drzewny, bo dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego jak kokosowy węgiel drzewny, który jest absolutnie fenomenalny. Jeżeli to jest prawda, co piszą producenci, ja widzę, że tak, bo w składzie jest tylko i wyłącznie wióry kokosu, To jest fantastycznie, bo nie będzie, wiecie, jedzenie przesiąknięte tym śmierdzącym węglem drzewnym i tym brykietem, bo często gęsto się dodaje jakichś chemicznych substancji, dzięki temu wiadomo jak jest, czuć to zresztą, nawet na kempingu czy gdziekolwiek indziej. A my mamy, już wam pokażę jaki, tylko otworzę grilla, mamy brykiet kokosowy, 100% ekologia, natura i to jest najciekawsze, że oni nie ścinają, też tak pisze producent, nie ścinają drzew kokosowych, tylko wykorzystują odpadki, bo kokosu się używa, wiecie, do lodów, do bounty, do jakichś wiórek kokosowych i tak dalej. Mamy do tego specjalny mamy też specjalny grill, także za chwileczkę będzie uczta. Kasia przygotowywała, jak widzieliście wcześniej, kurczaki, a później jeszcze będzie sałatka i tak dalej, ale nie będę zdradzał. Także teraz rozpalam grilla, Monia surfuje, Kasia przychodzi z kurczakiem i jedziemy. Rozłożę sobie oczywiście jeszcze wcześniej kocyk. Dzisiaj będziemy siedzieć tu. Legends, oh, every day, God wants to talk.
samo się rozpala, nie trzeba pryskać tymi, tym żelem specjalnym. Ona jest... Nie, faktycznie... Bez zapachu. No jest jakiś taki zapach, ale to się rozpala dopiero. No nie, patrz jak się szybko to rozpala. Ciekawa sprawa. No. Teraz się zapaliło. Teraz ona się nadal... Nie widać płomienia, ale... Jest bardzo gorąco tutaj nad tym. No i to ma się teraz 10 minut tak rozpalać. I teraz na to idzie taka metalowa blacha, grill. I to ma się przez 10 minut, 5 minut ma się to rozgrzewać i na to idzie mięsko. Mięsko mamy tutaj. Tu jest, słuchaj, jak w Makłowicz dzisiaj. Ja na boso. Na boso. Łukasz Makłowicz, proszę państwa. Proszę państwa, 50 gram kurczaka zamarynowanego przez cudowną Katarzynę z podróżowania. No więcej niż 50 gram tutaj tego jest. Także kurczaki idą za 10 minut na ruszt, a w tym czasie kto pije wino, może się napić wina, a kto nie pije alkoholu, może się napić tonik. Cyk. Zdrowie. Do zobaczenia za 10 minut. Nie no, wy nie musicie czekać, ja będę czekał. Magia montażu. Moi drodzy, przepiękny zachód słońca. Proszę oglądać, podziwiać.